Właśnie znajduje się na poziomie minus 2 stacji metra Karolini. Jak widzicie, cały czas wszystko tutaj jest w budowie. A to jest multicar, który będzie przewozić tubingi, z której będą składane później pierścienie przez tarcz TBM, bo do niej będzie jeździć nowym tunelem. A następnie od tych tubingów i od tych pierścieni będzie się odpychać. I tak będzie drążyć cały tunel stąd z metra Karolini prosto do metra Bemowo przez Chrzanów i Lazurową. Jak to wszystko będzie wyglądać, oglądacie cały czas na kanale. A dzisiaj zobaczycie, jak te tarcze TBM wyglądają tutaj w trakcie rozruchów w lipcu 2024. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, Czemsąż i zapraszam jeszcze raz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Tutaj prosto na stacji metra Karolin aktualnie się znajdujemy, która ma być oddana do użytku na początku 2026 roku, co oznacza, że zostało około półtora roku całej inwestycji i do tego czasu trzeba jeszcze budować tunele i całkowicie wykończyć tę stację, więc to jeszcze pozostało. No i zrobić wszystkie przestrzenie kubaturowe, a to też jest jeszcze realizowane chociażby tutaj na Karolinie. Niemniej aktualnie tutaj trwają prace budowlane, a już w najbliższym czasie, bo na przestrzeni najbliższych tygodni, zostaną uruchomione dwie tarcze TBM tutaj na dole, na poziomie minus 2. Widzieliście na początku miesiąca, na początku lipca, właściwie na przełomie czerwca i lipca, jak były transportowane. Pokazywałem wam to na kanale Avizonosz, przejazd właśnie z Marywiejskiej tutaj na Karolinie, jak były później demontowane i składane na dół. A teraz już są zamontowane na całej długości i aktualnie trwa ich kalibracja, czyli rozruch. Oczywiście taki rozruch trochę trwa, więc na przestrzeni najbliższych tygodni to będzie jeszcze trwało i następnie będą uruchomione. A właściwie będzie najpierw uruchomiona tarcza TBM Anna, która będzie zacznie drążenie, a później miesiąc później rozpocznie swoje drążenie tarcza TBM Krystyna. Tak, mieliśmy na początku 4 tarcze, które drążyły cały odcinek M2. Teraz oczywiście już są tylko i wyłącznie 2, bo jest krótszy odcinek. No i właściwie w ostatnim czasie podwytacze pracowały chociażby na odcinku Rudnowskim, na odcinku Bemowo-Wolskim. Natomiast tak to faktycznie wygląda, że teraz jest tutaj już tylko łącznie 2 tarcze. Niemniej oczywiście są ważne i teraz oglądacie tarczę TBM Annę, która właśnie rozpocznie drążenie jako pierwsza i będzie realizować trochę dłuższy odcinek tunelowy. Ale najpierw zacznijmy od tego, jak wygląda w środku. No, w środku, prawie w środku. W tym miejscu widzieliście multicar, który widzieliście już kawałek wcześniej. Tutaj możecie zobaczyć, że jest ich trochę. Tutaj stoją dwa, tam jeden był w środku i jeszcze jeden jest pod tarczą Krystyną. Co to oznacza? Oznacza to, że tych multicarów jest łącznie 4. I one są po 2 na każdą tarczę. One oczywiście służą do transportowania samych tubingów. Na jeden multicar możecie znaleźć kilka setów tubingów, które po prostu składają się na cały pierścień. No tutaj się oczywiście odpycha sama tarcza. Same multicary są pojazdami, które mogą być dwukierunkowe i dzięki temu też nie mają problemów na pojeżdżeniu w tunelu w jedną i w drugą stronę i one będą tutaj zawsze dojeżdżać do samego końca stacji, czyli do Karolina, niezależnie od tego, gdzie będzie sama tarcza TBM, czyli będą kursować pomiędzy właśnie Karolinem, a pomiędzy samą stacją pomiędzy samą tarczą TBM i tu będą zdejmowane same tubingi, jak widzicie właśnie w tym miejscu. To jest specjalna suwnica, która podnosi tubingi z samego multicara, który po prostu podjeżdża pod całą maszynę i następnie ustawia je na taśmociągu, który ciągnie już się do samego przodu tarczy, a właściwie prawie do samego przodu, bo na samym przodzie jest wiadomo głowica, natomiast kawałek dalej są siłowniki. Tych siłowników jest tam całkiem dużo, one są siłownikami hydraulicznymi, jest ich i są naprawdę z całkiem dużą mocą. Dokładnie jest ich 16 par i one odpychają całą tarczę do przodu, dzięki czemu może po prostu się wiercić dalej. Same siłowniki odpychają się od tunelu, który za sobą pozostawia tarcza. Ale oczywiście to nie jest tak, że się odpycha od niczego, odpycha się od samego od samej kołyski, na której właśnie startuje sama tarcza. Ta brama jest już tutaj zamontowana dla samej starszy TBM Anna, dla Krystyny jeszcze jej nie ma. No i tutaj wygląda tak w środku sama maszynownia, właściwie same komputery. Możecie zobaczyć, że jest tutaj klimatyzacja i możemy zobaczyć też taśmociąg w tym miejscu, czyli jest niezałożony. Klimatyzacja tutaj nie jest dla ludzi, tylko bardziej dla urządzeń, które po prostu się całkiem ładnie grzeją, a wiadomo, że są tutaj najważniejsze, żeby im się nic nie stało, bo po prostu tunel będzie iść w złą stronę, a jak coś się też stanie nie tak z samą maszyną, to wiadomo, że trzeba będzie zrobić ewakuację, jedyne wyjście to jest po prostu tunel, który za sobą pozostawia tarcza. Tu widzimy tarczę TBM Anna i to jest właśnie to miejsce, od którego będzie się odpychać sama tarcza, czyli od niej będą odpychać się same
właśnie siłowniki i dzięki temu tej bramce po prostu będzie iść dalej do przodu. Przypomnijcie mi, bo w tym momencie nie jestem w stanie przypomnieć, jak się nazywa ta brama, która właśnie się tutaj odpycha, bo w kołysce samej tarcza się znajduje, natomiast miejsce, którego się odpycha tarcza, oczywiście się trochę inaczej nazywa. No i od tego będzie oczywiście tworzony cały element, jeżeli chodzi o tunel, czyli właśnie z tubingów, z kilku tubingów jest realizowany cały pierścień, no i następnie jest oczywiście tutaj wszystko to realizowane na dalszym odcinku. Co ważne, jeżeli jesteście ciekawi, to w Warszawie tarcze BM są przepychane przez stację metra, czyli przez stację metra Chrzanów i Lazurową tarcza będzie po prostu przepychana na całej długości. Nie będzie dobić ze sobą tunelu w tych miejscach. Tutaj z kolei możemy zobaczyć miejsce, gdzie już niedługo będzie taśmociąg, który będzie wyjeżdżać urobek na samą powierzchnię. Tędy ten taśmociąg będzie się ciągnąć przez całą długość tunelu i przez całą długość tunelu będzie się ciągnąć niezależnie od tego, gdzie będzie tarcza. Czyli jeżeli tarcza będzie już ze stacji metra Lazurowa i będziecie wjeździć już do stacji BM-ową, to taśmociąg będzie się ciągnąć przez stację Lazurową, przez stację metra Chrzanów, prosto do Karolina. Tak, długi będzie. Oczywiście on się składa z kilku części. To nie jest jeden tak strasznie długi taśmociąg. Niemniej im będzie właśnie wjeżdżać cały urobek. A co to jest urobek? Urobek to jest mieszanina, znaczy to jest ziemia i są różnego rodzaju inne składniki chemiczne i różnego rodzaju mieszaniny, które po prostu są wywiercane przez całą tarczę na głowicy. Później on wyjeżdża na górę, na powierzchnię i jest wyłożony i badany pod względem tego, czy jest skażony, czy jest w dobrym stanie i czy można go jeszcze ponownie wykorzystywać. Niemniej nie jest on już ponownie wykorzystywany na terenie tego placu budowy, tylko jest odsprzedawany do kolejnych podmiotów. Tutaj widzimy ponownie tarczę BM Anne, które w tym miejscu jest. Oczywiście same tarcze są, jak widzicie, całkiem spakowane. One są, znaczy widzicie, że nic nie wystaje z nich, no bo one się całe będą znajdować w tunelu, w samym tym, który będzie to otworzyć za sobą. Niemniej, dlatego tak tutaj wyglądają, że są całkiem pokaźne i takich dziwnych kształtów, bo po prostu są zaokrąglone, tak aby mogły na spokojnie jeździć po samym tunelu. One jeżdżą po takich specjalnych tutaj torach aktualnie, później będą jeździć po samych ścianach tunelu okrągłych. No i oczywiście później w tunelach są też realizowane pozostałe prace w formie wykańczania, jak chociażby bankiety boczne, kablowania i tak dalej. Tutaj z kolei widzimy już miejsce, gdzie ten taśmociąg w przyszłości na poziomie minus 1 będzie dalej wyciągany i będzie się ciągnąć na powierzchnię, aż będzie po prostu wyjeżdżać i tam będzie wyjmowany. Oczywiście taśmociągi są dwa, jeden dla jednej tarczy, drugi dla drugiej tarczy i tu możecie zobaczyć podstawową zmianę, różnicę, jeżeli chodzi o właśnie budowę tarczy, tarczami TBM w porównaniu z łodzią. W łodzi mniejsza tarcza TBM swój cały urobek wyrzuca do multikarów, które po prostu mają kontenery, gdzie jest wyłożony cały urobek. Po prostu jest zsypywany, kiedy multikar odjeżdża, tarcza musi zatrzymywać się. Tutaj tarcze działają 24 godziny na dobę. Są cztery zmiany, które w tym miejscu działają. Te cztery załogi to jest 12 To są 12-osobowe załogi, no i oczywiście dzięki temu muszą tutaj działać i pracować. A są dwie tarcze, więc tych załóg musi być jeszcze więcej. Obydwa tunele, znaczy jeden tunel ma długość 3202 metry, drugi tunel ma długość 3196 metrów, a każdy z tubingów ma długość 1,5 metra. Jak to jest ciekawe, dokładnie ich tutaj będzie 3800 ułożonych na całym długości, jeżeli chodzi o ten tunel. Więc będzie ich tutaj naprawdę całkiem dużo. A same tarcze, właściwie jedna z nich waży 650 ton, długość to 100 metrów niemal, a średnica jej to 6 metrów. I tak tutaj będą drążyć całe te dwa tunele do marca przyszłego roku, marca i kwietnia 2025 roku. Tymczasem, jeżeli taki materiał informacyjny o tych tarczach Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Pełne filmy o budowie tego odcinka metra, jeżeli chodzi o wszystkie stacje, STP, Karolin i tak dalej, zobaczycie w kolejnym miesiącu, bo w tym miesiącu nie pojawiają się filmy, jeżeli chodzi o tą inwestycję, bo się pojawiają po prostu co dwa miesiące, niemniej w sierpniu to zobaczycie. No i mam nadzieję, że mi się tutaj jeszcze uda wyjść nie jeden raz na budowę metra i zobaczyć chociażby rozruch, wiercenie, przebijanie i tak dalej. Miałem okazję to zobaczyć już w Łodzi, może uda mi się w końcu to zobaczyć również na budowie metra warszawskiego, bo jest to na pewno ciekawe wydarzenie. Tymczasem, jak zawsze, zachęcam Was też do zostania patronami, ja wznoszę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale, a będzie ich w najbliższym czasie całkiem dużo i to również ciekawych. Cześć!